Witam, proszę Państwa, bardzo gorąco i bardzo serdecznie na Kuba Naprawia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową prostego włącznika świateł samochodowych. Jeżeli ktoś zapomina o wyłączeniu świateł w samochodzie i szybko akumulator schodzi, to jest jak najbardziej zalecane. Przedtem jednak kilka nowości. Zwykle, proszę Państwa, przy budowie naszych projektów elektronicznych na moim vlogu, jak i na moim blogu, stosuję płytkę lutowaną uniwersalną. Ale teraz wprowadzę nowe płytki. Będzie to płytka trawiona i płytka uniwersalna, prototypowa, stykowa. Tak ona wygląda. Jest to bardzo dobra płytka dla początkujących elektroników, ale i nie tylko. Pozwala zmontować układ bez lutowania, bez zbędnego wylutowywania ewentualnie uszkodzonych elementów i tak dalej, i umożliwia przetestowanie naszych układów przed zmontowaniem oficjalnie już na płytkę lutowaną. Oczywiście na płytce lutowanej też będziemy dzisiaj lutować. I druga nowość, będą to przekaźniki, do których zaraz przejdziemy. Tutaj mamy akurat przekaźnik samochodowy, który ma 5 wyprowadzeń. Przekaźnik 20-amperowy. I może najpierw trochę teorii. Przekaźnik. Zaczniemy od przekaźnika. Przekaźnik na schemacie oznaczamy ten samochodowy akurat, oznaczamy tak. Rysujemy sobie taki prostokąt z przecięciem i to jest cewka elektromagnesu, czyli to miejsce, gdzie podajemy zasilanie. Teraz, tu sobie można oznaczyć przerywanymi liniami, rysujemy sobie 3 wyprowadzenia i jak pewnie można się domyślić, są to wyprowadzenia wyłącznika naszego przekaźnika i włącznika też, naszej zapadki, jak ja to nazywam. Oznaczymy sobie. I teraz tak, akurat to jest w tą stronę, czyli zapadka, jeżeli mamy wyłączony nasz przekaźnik, ustawia się w tą stronę, czyli tak, omówienie najpierw, co tutaj mamy. Pierwsze to jest normally open, czyli otwarte. Jak damy napięcie na, akurat w tym wypadku, plus 12, tu akurat jest to obojętność biegunów. Jeżeli damy napięcie na elektromagnes, nasza zapadka przesunie się w tą stronę, czyli ustawi się na normally open. Jeżeli wyłączymy napięcie z cewki, ustawi się z powrotem w normally closed, czyli zamknięte. Ten styk, nazywany common, jest to styk wspólny. I teraz tak, proszę Państwa. Tutaj mamy nasz przekaźniczek. Jeszcze raz go pokażę. O. Można sobie w internecie bardzo szybko pomóc sobie szybkim znalezieniem oznaczeń na tym naszym przekaźniku. O, w tym wypadku tutaj mamy 3 nogi E, C, E, in, N, O, N, C. I jak to się ma tutaj? Tutaj mamy otwarty, tutaj mamy zamknięty, tu mamy ten wspólny, a te dwa to są cewki elektromagnesu. Możemy sobie oczywiście bez internetu poradzić, znaleźć miernikiem, multimetrem, ustawiamy na ohmomierz i mierzymy sobie po kolei. Zaczynam od tych frontowych. Tu nic nie ma, bo jest 0. Sprawdzimy tu. 240 ohmów. Ten z tym zobaczymy. Nie ma i nie ma, czyli ten z tym jest zasilanie, bo tu jest 242 ohmy. Tak, i teraz tak, jak sprawdzić, jeszcze pokażę, jak sprawdzić, czy jest otwarty, czy zamknięty nasz przekaźnik samochodowy, bo potem będzie to potrzebne.
sposób domowy. Łapiemy sobie za styk wspólny, czyli za ten C na środku. I tutaj na tych frontowych nogach sprawdzamy. Tu nie ma. A tu mamy zwarcie. I teraz tak, zaraz się tutaj wszystko zmieni. Jak podłączymy, podamy zasilanie. Podłączę zasilanie z zasilacza warsztatowego na 12 V. I zaraz pokażę, co się wydarzy. Podłączamy sobie. Akurat tak jak mówiłem, bieguny obojętne, ważne tylko, żeby zwarcia nie było. Tak. Wszędzie chyba. Bierzemy multimetr, włączamy. Zasilacz. Włączony już? Tak. Można zaobserwować takie stuknięcie. 12 V. Dobra. I teraz tak, łapiemy sobie za wspólny styk, a tym sprawdzamy. Tutaj jak było, to nie ma, a na drugim, proszę bardzo, na drugim styku jest. I teraz jak wyłączymy, to będzie odwrotna sytuacja. Tu nie ma, a tu jest. Czyli jak widać, przełącznik działa. Jeszcze sobie możemy oznaczyć kolorem, gdzie jest, żeby potem, gdzie jest ten zamknięty styk, żeby potem się nie mylić w trakcie montażu. Tak, czyli to jest ten. Dobrze. I teraz sobie możemy przejść do płytki, na początku płytki prototypowej. I teraz tak, mamy płytkę prototypową, stykową, testową, jak ja to nazywam. I teraz tak, mamy tutaj w całości, a ja tutaj pokażę, no ta co prawda jest uszkodzona, ale pokażę właśnie, zostawiłem specjalnie, żeby pokazać, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj, jak widać, pełno takich metalowych płytek. I jak to się ma do tej płytki drugiej? Jak widzimy tutaj, o, są takie krateczki, linijki. I taka jedna linijka, taka jedna krateczka, to jest jedna ścieżka, czyli jak możemy zaobserwować tu, to jest właśnie ta jedna nasza przerywana krateczka. Jeżeli chodzi o tor zasilania, akurat tu jest to oznaczone i to bardzo fajnie, to nie jest jedna przerwa, tylko to jest jedna długa szyna. Czyli pokażę na przykładzie tej drugiej płytki, że to jest jedna wielka, długa szyna zasilająca, gdzie możemy sobie właśnie wyprowadzić zasilanie. Do montażu naszego przekaźnika, od razu powiem, będziemy potrzebować takich elementów jak, już mówię, tylko wysypię wszystkie elementy. No, opornik zaparty nie chce wyjść. No, zaraz mu pomożemy. O, dobra, będziemy potrzebować na pewno przekaźnik, od razu powiem, ten 20-amperowy. Będziemy potrzebować rezystora 2,7 kΩ. Tu akurat jest 5 W, ale myślę, że nie trzeba aż tak dużego. Będziemy potrzebować rezystora 10 kΩ, diody Zenera na 12 V. O, dioda Zenera, tak a propos, ma tutaj oznaczenie minusowe, ujemne, czarna kreseczka. Diody prostowniczej, czyli tej normalnej, też na 12 V. Tak jak widzimy, też jest tu kreseczka. Tylko zobaczmy, czy się skupi kamera. O, tu. Tak. Będziemy potrzebować tranzystora PNP. Akurat ja mam BD140.
taki tranzystor. I już dla wersji z płytką drukowaną domontujemy dodatkowo do zasilania bezpiecznik 20-amperowy. Akurat tu mam taki właśnie samochodowy, bo jak wiadomo, żeby się nie uszkodził układ, jak nie wiem, gdzieś nie daj Boże zwarcie pójdzie czy coś, to żeby pierwszy leciał bezpiecznik. Do montażu naszej płytki użyjemy przewodów. Takie przewody można zakupić razem z płytką i wpina się je bardzo prosto, tylko wyciągnę jakiś na przykład. Mam prosty przykład kabelka. Wpinamy sobie tu, a w drugą część płytki wkładamy tak. I tak jak mówiłem, jest jedna ścieżka, to jest jedna taka linijka. Czyli jeżeli montujemy przekaźnik, to nie montujemy go tak. O, bo wtedy jak widzimy, nogi te, szczególnie przednie, o, są ustawione na jednej linii, co jest niedobre, co jest niepoprawne. Czyli jeżeli montujemy przekaźnik, to montujemy go tak. Wtedy montaż jest w 100% prawidłowy. Czyli pierwsze, co zamontujemy na naszej płycie, to jest przekaźnik. I wtykamy go w ten sposób. Ciach. I zaraz pokażę, co będziemy montować dalej. Jeszcze schemat, proszę Państwa, przed montażem wszystkich elementów pokażę. Tak, i teraz tak. Montujemy sobie tak. Przekaźnik mamy zamontowany. Oznaczyłem, żeby było prościej tą otwartą ścieżkę. No to teraz weźmiemy sobie według schematu będziemy wszystko łączyć. Czyli tak. Mamy przekaźnik. To teraz tak. Łączymy sobie diodę prostowniczą z cewką. Czyli włączamy ją sobie tu. Jak my to mamy? My mamy to tak, czyli idzie ono tak, czyli bierzemy tak i w drugą tutaj, w drugi otwór wtykamy diodę. Zobaczmy, czy jest wszystko w porządku. Tak. Dobra. Wetknąłem diodę. Tu jak widzimy. To teraz następny punkt programu to jest wyprowadzenie następnych elementów. Czyli tak, teraz sobie tranzystor zamocujemy. W przypadku tego tranzystora, tylko odegnę delikatnie tutaj nogi, to będzie, jak mamy go tak, to mamy pierwszy mamy tutaj emitter, drugi kolektor, a trzeci baza. Czyli jeszcze raz pokażę, emitter, kolektor, baza. Czyli wpinamy sobie według naszego schematu. Już pokazuję, co następuje. O. Czyli minusowa noga to jest ta, czyli wpinamy sobie kolektor, czyli to będzie środkowa noga do minusa diody. Tak. Jak widzimy, mamy wetknięte. Tutaj mamy pozostałe nogi, które zaraz połączymy z naszym układem. Czyli teraz sobie wyprowadzimy bazę. Na bazę wychodzi opornik, czyli ten nasz rezystor 10 kΩ. I teraz tak, musimy ją połączyć z drugą nogą cewki przekaźnika. Niestety tutaj nie przyjdzie, nie będzie to takie proste, bo niestety dioda ma krótką nogę, więc sobie wykorzystamy kabelek, podłączamy go sobie tutaj, wsuwamy, a drugą część kabelka wsuwamy tutaj obok przekaźnika. Ciach. I mamy
podłączone. Teraz sobie wyprowadzimy włącznik obwód świateł, czyli bierzemy sobie tutaj. O, gdzie jest otwarte. Styk zamknięty zostawiamy w spokoju i jeszcze do tego wspólnego styku dołączymy sobie też kabelek. O. Dobra. I zasilanie cewki przekaźnika, czyli tu. I jeszcze jeden kabelek. Tu. Tak. I jeszcze jedno, co nam zostało. Czy dobrze podłączyłem? Dokończyć ten tranzystor. Tylko muszę zobaczyć, czy ja dobrze podłączyłem naszą cewkę. Tak. Połączymy sobie tranzystor do końca. Emiter. Emiter też łączymy z zasilaniem. O, a jeszcze coś pozostało? Chyba nie. Dobrze, czyli mamy układ zmontowany w miarę. O, to teraz podłączymy sobie żaróweczkę, podłączymy zasilanie, to 12-woltowe i zobaczymy, co się wydarzy. Żarówkę mam, proszę Państwa, zamontowaną. Tutaj, jak widzimy, leży. Już jej nie będę przesuwał, bo kontakt na razie jest na styk, bo był dosyć gruby kabel od żarówki. Więc sprawdźmy. Włączmy zasilacz. O, i zaświeciło się, jak widać. No to teraz sobie zasymulujemy wyłączenie silnika. I jak widać, zgasło. I teraz odpalamy silnik w samochodzie. I mamy zapalone światła. No to teraz jeszcze raz wyłączymy. Dojechaliśmy na miejsce, wyłączamy silnik. Nie ma. A teraz zachciało nam się jechać z powrotem, włączamy silnik. I mamy, proszę Państwa, układ gotowy. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zmontować ten sam układ na płytce lutowanej. Niezbędny zestaw do lutowania, proszę Państwa, to jak zwykle cyna, kalafonia i lutownica i nasza płytka drukowana. Naszą, proszę Państwa, zabawę zaczynamy od umieszczenia przekaźnika. Umieszczamy go tak jak na tamtej płytce, w miarę po środku, żeby się wszystko pomieściło ładnie. Wtykamy go, tak? Przewracamy na drugą stronę. Jak widać, styki ładnie tutaj wyszły. Czyścimy grot lutownicy i jedziemy z tym koksem. Wszystko ładnie podlutujemy. Ładnie. O! Mamy podlutowane styki przekaźnika. To teraz następne, co sobie wpinamy, to jedziemy teraz według już schematu elektrycznego, czyli bierzemy sobie tak, przekaźnik mamy tutaj i teraz tak, co wpinamy dalej? Bierzemy teraz tranzystor, tak jak robiliśmy na płytce tej poprzedniej, kolektor jest na środku, czyli bierzemy tak. Nie, zaczynamy od diody, bo ja to robiłem, miałem robić według schematu, czyli druga to dioda, tak? Wtykamy, żeby o niej nie zapomnieć. Wtykamy w ten nasz otwór tutaj. Ciach. Z drugiej strony rozginamy. Możemy, o, tutaj sobie tymi stykami od diody podjechać, będzie bardziej ułatwione.
To mamy diodę wlutowaną. O, tutaj. No to teraz bierzemy sobie teraz tranzystor dopiero. I tak, kolektor. Kolektor jest na środku, czyli kolektor wpychamy tu. Tak. Dobra, i lutujemy tutaj, żeby zwarcia nie zrobić to czubem. Tak. Tutaj mamy już tranzystor wmontowany, to teraz sobie możemy go dolutować. Akurat tu do rucika nie zrobiłem, żeby umożliwił połączenie. Może się uda. Może się uda inaczej go połączyć. O! Dobra, mamy podlutowany. Tutaj na środeczku. Tak, to teraz jedziemy dalej. Teraz sobie bierzemy, odwracamy, zobaczmy, gdzie on jest tutaj. To jest baza, czyli z bazy teraz będzie wychodzić to wszystko. Poczekamy chwilę, aż ostygnie nasza płytka. Ja tu położę lutownicę, żeby odgiąć tranzystor. O! Dobra, odgięty tranzystor i teraz tak, do bazy, bo trzecia to jest baza, czyli do bazy dopinamy rezystor 10-kilowy. Wtykamy rezystor, tu gdzieś sobie z boczku. Drugą nogę wkładamy. Tak. Się zaglątał. Tak, teraz tu standardową naszą metodą zagniemy, żeby łatwiej było podlutować ścieżkę i lutujemy sobie. Pięknie. Tu mamy zlutowaną takie przejście, gdzie on tylko jest tutaj. O, tu jest druga noga rezystora. Dobra, podlutowana. To teraz tak, bierzemy sobie kolejną część, czyli nasz rezystor 2,5-kilowy. 2,7, 2,5. O, tak, on ma długie nogi, to sobie możemy go włożyć dalej. Wkładamy tu gdzieś z boku druga noga. O, zaginamy standardową metodą. Ciach. Jest dobrze. Tu już. Dobra. I teraz do tej drugiej nogi rezystora. Dokładamy, żeby było zabawnie opornik. Znaczy, o, jest opornik, boż. Dioda Zenera. Diodę Zenera wkładamy w takim razie tu. Jak ona idzie? Ona idzie. Tak, ona idzie, tak. I tu gdzieś umieścimy sobie. Ładnie by mogła wejść, bo podlutować ją wypada ładnie, tak, i według kreseczki czarnej na diodzie wetkniemy ją sobie tu. O, teraz jest podlutowana pięknie kreseczką, tak. Ok, druga noga diody Zenera, którą musimy połączyć z drugą nogą przekaźnika, czyli to sobie połączymy przy pomocy drutów. Teraz, proszę Państwa,
Pokażę, jak podłączyć. O, jest światło, dobra. Pokażę, jak podłączyć bezpiecznik. Powyprowadzałem już szybciutko przewody. O, pokażę z drugiej strony tutaj na zasilanie cewki na tą wspólną. I teraz tak, pokażę, jak podłączyć bezpiecznik. Ja go sobie włączę w miejsce kluczyka 12V. Czyli tak, to ma być łączone z emiterem, czyli bierzemy sobie długi przewód, o, cynujemy bardzo porządnie. I teraz tak, jedną część tego drutu wkładamy przy emiterze. Są takie bezpieczniki w obudowach, można sobie właśnie inny zamontować. Ja wybrałem akurat taki samochodowy. Dobra, tu sobie go wyprowadzimy. Zobaczymy, czy się w ogóle go uda pocynować, bo ja to pierwszy raz bezpiecznik włączam w taką konstrukcję. A, udało się, pięknie. Wyszło jak w masło. Cynujemy nogi bezpiecznika. Można zastosować ramkę, żeby prościej było go wymienić w razie co, ale to już jest taki dodatek. W ogóle nie trzeba nawet bezpiecznika instalować, bo instalacja w samochodzie ma bezpiecznik. Ale to jest tak w ramach bezpieczeństwa. O. Podlutowujemy bezpiecznik. Dobra, to bezpiecznik mamy wyprowadzony i teraz do tego bezpiecznika musimy podłączyć przewód jeszcze, bo to idzie 12V z kluczyka, czyli musimy wziąć jeszcze jeden kabelek i go sobie też zapiąć. Dobrze, i mamy sprawę bezpiecznika załatwioną. O, z przewodzikiem. Tak. Tu sobie wyprowadzimy ten przewodzik, żeby się nie walał bez sensu. I teraz pozostaje nam tylko właśnie dokończyć to zasilanie i wmontować obwód świateł w włączony przekaźnik i sprawdzimy, jak to wszystko zadziała. I ostatnie, proszę Państwa, co musimy podłączyć w naszym obwodzie, to jest kabel masowy. Kabel masowy sobie dołączamy zawsze w samochodzie do, można do karoserii. O. Zależy, jak to się tam instaluje. Wszystko działa, teraz sprawdzimy jeszcze raz. Tak, i mamy kabel masowy zlutowany, tu mamy, proszę Państwa, obwód, on się tak prezentuje, tu wyprowadziłem kable na obwód świateł, mijania, tylnich też, bo tylnie też powinniśmy podłączyć. I teraz w takim razie odetniemy sobie nadmiar drutów i zobaczymy, jak to wszystko
działa. Proszę Państwa, układ mam złożony. Tutaj, jak widać, się tak prezentuje. Nie mam drugiej żarówki, więc nie podłączę, ale mam jedną żarówkę. Mamy podłączoną i sprawdźmy, jak to wszystko się zachowuje. Włączymy. Ja jeszcze zaraz pokażę wskazania oscyloskopu, bo jak widać, mam tutaj też przyszykowany. Tylko zapnę kabel masowy. Już, dobra. Mam wpięty. No i sprawdźmy, jak to wszystko się zachowuje. Włączamy. Żaróweczka świeci. I teraz tak, zjeżdżamy napięciem do zera. O, jak można było usłyszeć takie minimalne pyknięcie przy 1 volcie. I teraz włączamy silnik. Proszę bardzo. Żaróweczka się włączyła. Rozświetlamy do 12. I wszystko nam pięknie działa. Jeszcze zanim zakończę film, to pokażę właśnie wskazanie oscyloskopu i co się dzieje na zasilaczu regulowanym. Włączamy, proszę Państwa, zasilacz regulowany z naszą podłączoną żarówką i zobaczymy, co się wydarzy. Proszę bardzo, skok prądu, napięcie 12. To teraz sobie przy pomocy pokrętła zjedziemy w dół. Przy 2 V prąd zerowy, bo wyłączyło. A teraz automatycznie podniosło przy 6 V do góry i rośnie do 12. Tak. O. I teraz jeszcze zobaczymy, jak działa ta żaróweczka. Zachowanie przy 12. Zjeżdżamy w dół. Wyłączona. Rośnie dalej. O. Przy 7 V automatycznie skoczyło do góry. Włączyło się. I jeszcze zobaczmy wskazanie oscyloskopu na koniec. Tylko uruchomimy go. O, proszę bardzo, jeszcze nie ustawione, nie wyregulowane, ale tak ten wykres mniej więcej powinien, jak sobie tutaj zapiąłem na tych dwóch stykach, na tych dwóch ścieżkach, to tak powinien wyglądać. Bardzo dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrybujcie kanał, zaglądajcie na Facebooku, na mojego elektronicznego bloga Napraw To i zapraszam na kolejne moje elektroniczne filmy.